Dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa i witam w dzisiejszym codzienniku biblijnym. Nazywam się Damian Rusin, jestem praktykantem parafii w Goleszowie oraz parafii w Golasowicach. Posłuchajmy słów, które są przeznaczone na dzisiejszy dzień. Pierwszy fragment to szósty werset psalmu 39. Na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. A także z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 4 rozdziału 16 wersetu. Nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Życie. Jednocześnie bardzo ogólne słowo, które może dotykać bardzo wielu spraw i kwestii, a jednocześnie budzące tak wiele emocji u każdego z nas. Czym tak w zasadzie jest życie? Moglibyśmy stwierdzić, że to taka indywidualna oś czasu, na której zaznaczone są po kolei wraz z datami wydarzenia z naszego życia. Każdy z nas zaczyna w ten sam sposób. Pojawiamy się na świecie poprzez cud narodzin. Nagle ktoś, kogo jeszcze parę miesięcy temu nie było, nagle zaczyna poznawać ziemską drogę. Później już życie każdego z nas toczy się na różne sposoby. Nieraz drogi wielu się krzyżują, ale nikt nie ma dokładnie tej samej historii. Gdybyś miał powiedzieć, jak wygląda Twoje życie, co byś odpowiedział? Czy opowiedziałbyś może o swojej rodzinie, przyjaciołach, o swojej szkole, o pracy, o hobby? Może o miejscach, w których byłeś? O wspomnieniach? Może nawet powiedziałbyś, że w zasadzie to w Twoim życiu nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną, indywidualną historię i każda jest wyjątkowa. Ale wiemy także, że jak każdy z nas urodził się kiedyś i pojawił się na tym świecie, to tak samo każdy z nas musi kiedyś ten świat opuścić. To takie dwa punkty styczne, które wszyscy ludzie mają wspólne. To, że nasze życie kiedyś się kończy, to efekt ludzkiego grzechu i nieposłuszeństwa. Wraz z dziedzictwem Adama i Ewy dziedziczymy zarówno cud narodzin, jak i przekleństwo śmierci. Spoglądając na nas ludzi, musimy stwierdzić za psalmistą, że ludzkie życie jest jak tchnienie, a więc nietrwałe i krótkie. Bo możemy żyć i 100 lat, ale w perspektywie wieczności to jedynie malutki okruszek, taki mały odcinek. Ale dzisiejsze fragmenty biblijne nie mają nas na celu jedynie zdołować tą informacją o ludzkiej przemijalności. Apostoł Paweł skierował do Koryntian słowa o tym, że jako chrześcijanie, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, nie jesteśmy tylko i wyłącznie przemijalnymi osobami. Ale dzięki Duchowi Świętemu nasz wewnętrzny człowiek, a więc ten przemieniony przez Chrystusa, stale się odnawia i przygotowuje na spotkanie z Jezusem w Jego Królestwie. On przypomina nam, że los ludzki nie kończy się na śmierci, lecz jeśli ufamy naszemu Zbawicielowi, to otrzymamy w przyszłości, w tej społeczności z Bogiem, życie wieczne. Nieprzemijalne, nie jak tchnienie, ale trwałe. Tam nie będzie już strachu o jutro, ale stała radość i beztroska, bo stare, nieidealne sprawy przeminą. I niech ta nadzieja w nas żyje. Nie upadajmy na duchu, ale żyjmy w pewności tego, co Pan Bóg nam obiecał w perspektywie wieczności. Amen.